ostatnia z wokandy z powództwa Włodzimierza Raszewskiego przeciwko Skarbowi Państwa prokuratorowi rejonowej Katowice Południe Katowice. Informuję, że rozprawa jest nagrywana. Proszę zatem swoje wypowiedzi kierować do mikrofonu. Proszę się przedstawić, kto się stawił. Za powoda czy pan powód? Czyli powód z pełnomocnikiem. Dokładnie tak jest w sądzie. Adwokat Natalia Gawła. Powód z pełnomocnikiem, adwokat Natalia Gawła. Pozwany, za pozwanego nikt się nie stawił, prawidłowo powiadam. Proszę uśpić. Referendum tej sprawy jest pani sędzia Anna Wojciewicz. Poprosimy panią sędzię za chwileczkę o podanie, o referaty ze stanu sprawy przed sądem pierwszej instancji, ale zanim pani sędzia to uczyni, to poprosimy pana o dowód osobisty, do tutaj pani protokolantki, która wpisze pana PESEL. Proszę przez panią pełnomocnik podać. Pani spisze, a panią sędzię sprawozdawcę poprosimy o deklarację stanu. Z powództwem w tej sprawie wystąpił pan Włodzimierz Raszewski, domagając się ustalenia, że bezprawne było jego trzykrotne zatrzymanie w szpitalu psychiatrycznym, właśnie na oddziale psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Rybniku, co miało mieć miejsce w okresie od latach 1983 do 1986. Przy czym w 1983 roku były to dwukrotne, krótsze pobyty, natomiast ostatni trwał ponad 2 lata, od marca 1984 roku aż do czerwca 1986 roku. Tak jak powiedziałam, w ocenie pana powoda umieszczenie go na tym oddziale psychiatrycznym było bezprawne. Pan powód uważa, że w związku z tym doszło do naruszenia jego dóbr osobistych, takich jak zdrowie, doznał uszczerbku na zdrowiu, ponadto ucierpiało na tym dobie jego dobre imię, był postrzegany jako osoba z problemami psychiatrycznymi, chociaż w ocenie pana powoda zawsze był człowiekiem zdrowym i podstaw ku temu nie było. Ponadto to umieszczenie spowodowało również i to, że stracił wszystko, co wcześniej udało mu się osiągnąć w życiu, a mianowicie mieszkanie, pracę, rodzinę, przyjaciół. Odpowiedzialnością za to wyrządzenie krzywdy pan powód obciąża funkcjonariuszy prokuratury rejonowej w Katowicach. W związku z tym powództwo zostało skierowane przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez prokuraturę rejonową Katowice Południe w Katowicach, a zastępstwo było wykonywane przez prokuratorię generalną Skarbu Państwa. I niezależnie, jedno roszczenie dotyczyło właśnie ustalenia bezprawności tych umieszczeń, a w konsekwencji tego pan powód domagał się zasądzenia na swoją rzecz kwoty 1 000 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i naruszenie. Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa. W pierwszej kolejności został podniesiony zarzut przedawnienia roszczeń. Wskazywano, że skoro pan powód wiąże wyrządzenie mu szkody ze zdarzeniami, które miały miejsce w latach 83, przepraszam, do 86, to upłynęły już wszystkie okresy przedawnienia, zarówno ten okres 3-letni liczony od momentu dowiedzenia się o sprawcy szkody i o wyrządzeniu szkody, jak również 10-letni, ten maksymalny od momentu wyrządzenia szkody. W związku z tym strona pozwana wnosiła o oddalenie powództwa z uwagi właśnie, tak jak powiedziałam, na zarzut przedawnienia, a niezależnie od tego zakwestionowała w ogóle podstawę merytoryczną dochodzonych roszczeń, wskazując, że pan powód nie wskazuje wszystkich przesłanek odpowiedzialności deliktowej Skarbu Państwa. Sąd pierwszej instancji w istocie wobec takiego stanowiska stron, a przede wszystkim stanowiska strony pozwanej i podniesionego zarzutu przedawnienia, ograniczył rozpoznanie tej sprawy do rozpoznania właśnie tegoż zarzutu, wskazując, proszę, że... Proszę głośniej. No to wskazując... Proszę z tej strony się przenieść, sędzia już głośniej nie jest w stanie. Się. To jest 11. sprawa. Wskazując, że skoro, że pan powód właśnie dochodzi swoich roszczeń, wywodzi ich z faktu bezprawnego umieszczenia go w szpitalu psychiatrycznym w latach 83 do 86 roku, że w tym okresie miał mieć miejsce te trzykrotne umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym. I sąd wskazuje, że po pierwsze, skoro
Pan domaga się ustalenia, że te umieszczenia były bezprawne, czyli domaga się ustalenia. Zatem tak sformułowane żądanie pozwu znajduje uzasadnienie, mogłoby znaleźć uzasadnienie na podstawie artykułu 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego, ale warunkiem uwzględnienia powództwa o ustalenie jest wykazanie interesu prawnego. I sąd w pierwszej instancji wyjaśnił, że w tej sprawie pan powód nie wykazał takiego interesu prawnego w ustaleniu, a ponadto przyjmuje się, że jeżeli stronie przysługuje już prawo domagania się określonego świadczenia, a tak też uczynił pan powód w tej sprawie, skoro domagał się zasądzenia na swoją rzecz zadośćuczynienia, to nie ma on interesu prawnego w ustaleniu, a zatem w tej części powództwo na uwzględnienie nie zasługiwało. Natomiast jeżeli chodzi o żądanie zapłaty owej kwoty 1 000 000 zł, to tutaj sąd stwierdził, że zasadnie został podniesiony zarzut przedawnienia tego roszczenia, co prowadziło do oddalenia powództwa również i w tym zakresie. Sąd wskazał, że w okolicznościach tej sprawy zastosowanie znajdzie artykuł 442 w brzmieniu sprzed noweli lutowej kodeksu z 2007 roku i nie będzie miał już zastosowania artykuł 442 ze znaczkiem 1, dlatego że zanim ten przepis został wprowadzony w życie, roszczenie pana powoda uległo już przedawnieniu, że upłynął zarówno ten okres 3-letni, jak i również maksymalny okres 10-letni. Ten okres 10-letni upłynął w 1996 roku, skoro pan powód opuścił ten ostatni pobyt pana, zakończył się w czerwcu 1996 roku, a zatem ten 10-letni okres upłynął w czerwcu 1996 roku. Niezależnie jeszcze od takiej oceny, no sąd wskazywał, że istotnie w pewnych sytuacjach przyjmuje się, że ze względu na ustrój, jaki panował w Polsce przed 1989 rokiem, że mogło to stanowić przeszkodę dla skutecznego dochodzenia roszczeń przez strony i w takich sytuacjach przyjmowało się, że ten okres przedawnienia powinien być liczony dopiero od 4 czerwca 1989 roku. Ale nawet i w takiej sytuacji te roszczenia pana powoda już uległy przedawnieniu, a dodatkowo sąd wskazał, że biorąc pod uwagę to, że sam pan powód powołuje się na toczenie licznych procesów, występowanie z licznymi roszczeniami, nie można uznać, aby wcześniej były jakieś przeszkody, aby pan powód mógł domagać się ochrony swoich praw. I w związku z tym sąd oddalił w całości żądanie pozwu, tak jak powiedziałam, częściowo uznając co do jednego tego żądania ustalenia, uznając, że pan powód nie wykazuje interesu prawnego, a wręcz go nie ma, skoro dochodzi zapłaty. Natomiast jeśli chodzi o żądanie zapłaty 1 000 000 zł, to w tym zakresie powództwo, roszczenie uległo przedawnieniu. I ponadto wyrok zawiera jeszcze tylko rozstrzygnięcie o kosztach należnych pełnomocnikowi ustanowionemu z urzędu dla pana powoda i z tym rozstrzygnięciem nie zgodził się pan powód, została wywiedziona akcja. Prosimy panią pełnomocnik powoda o wywiedzenie apelacji. Dokładnie, Wysoki Sądzie. We naszej apelacji wnosimy o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa wniesionego przez powoda w całości jako w pełni zasadnego, względnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądu pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Plus oczywiście o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. Jednakże Wysoki Sądzie, rzeczywiście tak jak tutaj sąd, Wysoki Sąd w streszczeniu, że tak powiem, sprawy wskazał, od momentu, kiedy rzeczywiście roszczenia powoda zaistniały, upłynął znaczny okres czasu. Niemniej jednak w naszym przekonaniu, czego nie sąd w pierwszej instancji w ogóle nie wziął pod uwagę, jego sytuacja życiowa nakazywałaby tutaj zastosować uwzględnić zasady współżycia społecznego, ponieważ powód niewątpliwie jest osobą pokrzywdzoną przez życie, faktycznie przebywał w tym zakładzie psychiatrycznym, rzeczywiście bezzasadnie. Niestety tutaj z racji tego, że sąd uznał w pierwszej instancji, że tutaj jest, mamy do czynienia z przedawnieniem, no nie rozpatrywał tej okoliczności, nie dopuścił dowodów biegłych, nie przeanalizował dokumentacji medycznej dotyczącej powoda, stąd
trzeba by było rzeczywiście zastanowić się, czy wziął pod uwagę wszystkie okoliczności, które należałoby w tej sprawie uwzględnić. Przy czym to postępowanie przed sądem pierwszej instancji toczyło się blisko 2 lata. O ile dobrze pamiętam, w 2011 roku został złożony przez powoda pozew w tejże sprawie. I w naszym przekonaniu, skoro rzeczywiście ten zarzut przedawnienia tutaj znajduje zastosowanie, to no, to postępowanie nie musiało po prostu toczyć się tak długo. Tak. Czyli to wszystko tak jak apelacja. Dokładnie, tak jak apelacja. Odpowiedź na apelację pani sędzia odczyta, co strona pozwana. Strona pozwana złożyła odpowiedź na apelację, wnosząc o jej oddalenie oraz zasądzenie na rzecz Skarbu Państwa prokuratorii generalnej Skarbu Państwa kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym według norm przepisanych. Natomiast uzasadniając swoje stanowisko, wskazała, że w jej ocenie podniesienie przez nią zarzutu przedawnienia nie było niezgodne z zasadami współżycia społecznego, że w tej sytuacji strona powodowa nie nadużyła przysługujących jej praw. Natomiast jeżeli inaczej twierdzi powód, że miało miejsce to naruszenie, to powinien wskazać, jakie zasady konkretnie, jakie zasady współżycia społecznego zostały naruszone. A w pozostałym zakresie strona pozwana wskazuje, że to rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji jest prawidłowe, że prawidłowo sąd uznał roszczenie za przedawnione, co prowadziło do oddalenia pozwu. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeśli nie ma, zamykam rozprawę. Proszę poczekać na korytarzu sąsiedztwa. Dnia 6 września bieżącego roku Sąd Apelacyjny w Katowicach udział pierwszy cywilny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu sprawy z powództwa Włodzimierza Raszewskiego przeciwko Skarbowi Państwa, prokuratorowi rejonowego Katowice Południe w Katowicach o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 marca 2013 roku sygnatura akt 2C 354/11 oddala apelację. Zasądza od powoda na rzecz Skarbu Państwa, prokuratorii generalnej Skarbu Państwa 5400 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Przyznają Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Katowicach na rzecz adwokat Natalii Gaweł 6642 zł, w tym 1242 zł podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną powodowi z urzędu w postępowaniu apelacyjnym. Proszę usiąść i posłuchać motywów wyroku. Z treści odczytanego wyroku wynika, że apelacja pana nie została uwzględniona. Wyrok, który został wydany w tej sprawie przez sąd pierwszej instancji, jest prawidłowy. Prawidłowo sąd wskazał, że jeśli chodzi o powództwo o ustalenie, to koniecznym jest wykazanie interesu prawnego, a tego interesu w tej sprawie nie było, zwłaszcza, że pan powód domagał się zapłaty, a jeżeli chodzi o to żądanie zapłaty, to słusznie sąd uwzględnił zarzut przedawnienia. Biorąc pod uwagę czas, jaki upłynął od momentu tych zdarzeń, w których pan upatruje źródła dochodzenia swoich roszczeń. Mówimy o pobycie w szpitalu w okresie od 83 do 86 roku. A zatem faktycznie okresy przedawnienia, czy to ten 3-letni, czy nawet maksymalny 10-letni, dawno upłynęły. W wyjątkowych tylko sytuacjach faktycznie można nie uwzględnić tego zarzutu, jeżeli uznałoby się, iż stanowi to nadużycie prawa, że jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Ale tutaj należy zgodzić się ze stanowiskiem strony pozwanej, że nie można mówić o takim nadużyciu, że miałoby być to niezgodne z zasadami współżycia społecznego, zwłaszcza biorąc pod uwagę z jednej strony, jak długi okres już upłynął od tych zdarzeń, a ponadto uznając, że skoro toczy pan tak wiele innych spraw, dochodzi pan swoich roszczeń, to nie było też przeszkód żadnych obiektywnych, aby i jeżeli chodzi o te roszczenia, wystąpić z żądaniem na drogę sądową wcześniej. Natomiast podniesiony na koniec już argument apelacji, że postępowanie toczyło się zbyt długo, skoro w istocie rozpoznanie sprawy ograniczyło się tylko do uwzględnienia zarzutu przedawnienia, to należy stwierdzić, że w dużej mierze jednak na długość tego postępowania miały wpływ czynności i działania podejmowane przez samego pana powoda w tej sprawie. Zresztą niezależnie od wszystkiego, w żaden sposób nie przekłada się to na merytoryczne rozstrzygnięcie tej sprawy.
Zatem z tych względów apelacja nie została uwzględniona, nie podlegała uwzględnieniu, została oddalona. Konsekwencją rozstrzygnięcia o apelacji jest rozstrzygnięcie o kosztach tego postępowania apelacyjnego. Ponadto pani pełnomocnik ustanowiona z urzędu, zostały pani przyznane koszty tej pomocy w postępowaniu apelacyjnym od Skarbu Państwa. Dziękuję bardzo. To wszystko. Sprawa jest zakończona. Dziękuję. Do widzenia. A o co jej chodziło? Wykazać interes prawny, to co to znaczy? Nie udowodniłem, że nie masz prawa. Że powinno być to jego roszczenie jakoś w kodeksie? Jest jakaś argumentacja? A to wszystko przedawnione? O to jej chodziło? Nie wiem.